Wdrożenie telefonii chmurowej w Europapier Impap było podyktowane kilkoma czynnikami. Przede wszystkim skończył się support producenta dla obecnego, wykorzystywanego do tej pory rozwiązania telekomunikacyjnego. Musieliśmy podjąć decyzję albo o bardzo drogim upgrade'zie systemu, z którego nie do końca nawet byliśmy zadowoleni, bądź też podjęcia próby znalezienia i wdrożenia nowego systemu. Zdecydowaliśmy się na to drugie, wybierając właśnie telefonię chmurową Enfone, która najlepiej pasowała do naszych potrzeb. Całe wdrożenie trwało 4 miesiące od momentu pierwszej analizy do momentu podłączenia użytkowników do systemu. Sam moment przejścia na telefonię Enfone to był dosłownie długi weekend, czyli 3 dni. Także całość wdrożenia była bardzo sprawnie i bardzo szybko. Całość również odbyła się w sposób całkowicie transparentny dla naszych klientów. Żaden z naszych klientów nawet nie zauważył, że dzwoni już poprzez nowy system telefoniczny. Oczywiście przełożyło się to również na wiele innych wymiernych korzyści, takich jak znaczące oszczędności finansowe, uproszczenie wielu procesów, zarówno biznesowych, jak i obsługowych. Chociażby możliwość przechowywania nagrań, rozmów w chmurze. Do tej pory musieliśmy archiwizować nośniki, trzymać je w sejfach. Było to dość kłopotliwe. Finał jest też taki, że całość administracji systemem została znacznie uproszczona. Pomimo naszych ograniczonych zasobów IT lokalnie, wręcz odzyskaliśmy część tych zasobów, a nie przeznaczyliśmy nowe. To wszystko skutkowało tym, że wdrożenie telefonii Enfone w Europapier Impap naprawdę było sukcesem. Bariery przede wszystkim technologiczne w postaci bardzo restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa sieci korporacyjnej. Musieliśmy do istniejącej sieci wpuścić dodatkowy ruch internetowy związany z ruchem voice, który musiał być transmitowany poprzez dodatkowe łącza internetowe. Wymagało to oczywiście dodatkowych zabezpieczeń, jak i konfiguracji całej sieci, ale z tym też sobie poradziliśmy i wszystko działa bardzo dobrze. Przede wszystkim trzeba przyjrzeć się swojej infrastrukturze sieciowej. Trzeba sprawdzić, czy urządzenia, które aktualnie wykorzystujemy, wspierają właśnie te najnowsze technologie wykorzystywane w tego typu rozwiązaniach. Trzeba oczywiście zastanowić się nad bilansem zysków i strat, ponieważ nie każde wdrożenie musi być korzystne. No i oczywiście trzeba zastanowić się nad tym, czy funkcjonalnie samo rozwiązanie odpowiada naszym wymaganiom biznesowym.